Dzień dobry Państwu, nazywam się Wojciech Goduński, witam na moim kanale Kopalnia Sukcesu. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o zmianach, jakie nastąpią w umowach franczyzowych moich sieci od 15 stycznia. Dla przypomnienia, moje sieci to sieć pizzerii Biesiadowo, Amori, Pomodori, Speedy Romano, Western Chicken, Western Tortilla i Coffee Lofi. Tylko w tych sieciach gastronomicznych następują jakiekolwiek zmiany. Do tej pory franczyzobiorca, który decydował się na współpracę z moimi sieciami, zgłaszał się do nas już ze znalezionym lokalem, czyli sam najpierw poszukiwał tego lokalu, wybierał odpowiednią lokalizację, my żeśmy tylko akceptowali tą lokalizację, sprawdzaliśmy, czy punkt nadaje się pod daną działalność gospodarczą i dopiero podpisywaliśmy umowę franczyzową. Od 15 stycznia najpierw franczyzobiorca zgłasza się do nas, podpisujemy umowę franczyzową, rozmawiamy, przeprowadzamy rozmowę, czy franczyzobiorca nadaje się jakby pod ten biznes. Przedstawiamy wszystkie warunki współpracy. Następnie po podpisaniu umowy franczyzowej zaczynamy wspólnie z franczyzobiorcą poszukiwać odpowiedniego lokalu na terenie, którym zainteresowany jest franczyzobiorca. Będzie to o tyle ułatwione, że zamierzam nawiązać współpracę z wieloma biurami nieruchomości z terenu w zasadzie całej Polski, które będą oferować mi różnego rodzaju lokale gastronomiczne, które będą nadawały się pod tą działalność gospodarczą. Dopiero po znalezieniu lokalu franczyzobiorca będzie ponosił, znaczy po znalezieniu, po rozpoczęciu działalności gospodarczej w danym lokalu franczyzobiorca będzie ponosił pierwsze opłaty franczyzowe. Nie pobieramy oczywiście też tej wstępnej opłaty przy żadnej sieci, opłaty tej franczyzowej, którą większość sieci pobiera. Kolejną zmianą w umowach franczyzowych jest niestety, muszę niestety podnieść opłaty franczyzowe w przyszłym roku. Z tego względu to robię, że opłat franczyzowych nie podnosiłem od 14 lat. Nie podnosiłem ich nawet franczyzobiorcom, którzy współpracują od samego początku, o wskaźnik inflacji. Nigdy w życiu tego nie stosowałem, także z roku na rok jakby zdolność nabywcza tego pieniądza malała. No niestety w tej chwili już nie nadążamy za tymi cenami, które tak galopują. Od 15 stycznia opłaty franczyzowe w sieci Biesiadowo, Amori Pomodori i Speedy Romano będą wynosiły 1250 zł plus 1% od utargu. Natomiast w sieci Amori, natomiast w sieciach Western Chicken, Western Tortilla i Coffee Lofi opłata franczyzowa będzie wynosiła 800 zł plus 1% od utargu. Franczyzobiorca nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów marketingowych i temu podobnych. Jedyny dodatkowy koszt, który oczywiście zawsze franczyzobiorca ponosi, to koszt zakupu materiałów reklamowych i półproduktów do wytwarzania dań gastronomicznych, no ale to w każdej sieci tak to wygląda. Zapraszam Państwa do współpracy. Ach, jeszcze chciałem dodać, że oczywiście w tej chwili prowadzę kilka rozmów przynajmniej na temat otwarć lokali. Te osoby, które rozpoczęły już z nami rozmowy jakiekolwiek i podpiszą umowę do 15 stycznia, nawiążą współpracę na starych zasadach. Zapraszam Państwa do współpracy z moimi sieciami. Dziękuję pięknie i do zobaczenia. Bardzo proszę jeszcze pamiętać o wciśnięciu ikonki pod filmem subskrybuj i zostawienie łapki w górę. To bardzo zwiększa zasięgi. Dziękuję jeszcze raz. Do zobaczenia. Pozdrawiam.